Kolej Wizja, Herman Schmidt-Endorf, serdecznie witam w naszym magazynie. Dzisiaj znalazłem sobie bardzo przytulne miejsce, siedzę na drezynie i to nie przypadkiem. Będziemy za chwilę przedstawić ewenement. Po raz pierwszy w historii polskiego drezyniarstwa oficjalnie, legalnie będziemy jeździć zabudowaną w Polsce drezyną ręczną po nowym szlaku w Niemczech dla najszybszych tamtejszych pociągów ICE. A to nie wszystko. Przedstawimy, jak od kuchni wygląda w Niemczech obecnie budowa nowego tunelu dla tychże pociągów ICE. Serdecznie zapraszam. Ktoś, kto nieraz długo czekał w swoim samochodzie na otwarcie szlabanu kolejowego, myślał sobie, że fajnie byłoby być w tym momencie za szlabanem. Coraz częściej staje się to możliwe. Na wyłączonych z normalnego ruchu liniach kolejowych, ale również na trasach kolei muzealnych i turystycznych można wypożyczyć rowerowe czy ręczne drezyny i samemu udać się na przejażdżkę po kolejowym szlaku. Czołowym polskim producentem takich pojazdów jest inżynier Marek Kaniewski z Witaszec. Pod firmowym znakiem ZUR Interlok według własnych patentów produkuje coraz szerszą gamę takich właśnie drezyn. Wygodnymi drezynami rowerowymi są DR2 dla dwóch oraz DR4 dla czterech osób pedałujących. Zmiana pozycji jazdy następuje w modelu dla czterech jadących za pomocą dźwigni, a przy modelu dla dwóch poprzez obrócenie całego pojazdu. W obu przypadkach można zabrać ze sobą dodatkowych pasażerów. Pojazdy są tak skonstruowane, że osoby napędzające drezynę nie muszą przez cały czas równo pedałować. Mogą podczas jazdy odpocząć. Jednak najważniejszym atutem pojazdów Marka Kaniewskiego jest bezpieczeństwo. To ma być najpierw bezpieczne, a potem resztę miłe, przyjemne. Latem 2009 roku Marek Kaniewski przez cały sezon czterema swoimi drezynami woził turystów po szlaku kolejki w Rewalu. No to był główny cel i powód, że w ogóle się tutaj znalazłem. Ta chęć przetestowania drezyn, sprawdzenia, jak one się spisują w praktyce, pod obciążeniem, z różnymi prędkościami, pod różnymi kątami. Podjeżdżamy pod góreczkę, zjeżdżamy. No i to jest dla mnie najlepsza nauka, aczkolwiek nie wcale tania. Powiem wręcz, że droga, no ale wszystkie testy i próby zawsze kosztują i to niemało. Lata doświadczeń pomogły w ulepszaniu konstrukcji. Solidność wykonania jest tu podstawą, bowiem każdy turysta w inny sposób użytkuje pojazd. Dobrze też, że drezyny mają dodatkowy hamulec. Jest hamulec postojowy, ponieważ jest różne ukształtowanie terenu. Nie chcemy, żeby drezyna sama zjeżdżała z górki lub podkładać trzeba było pod nią jakieś klapeczki, kamyszki czy nie wiadomo co, żeby zatrzymać ją w pozycji na stop. No i tak samo, jeżeli jakieś dzieci przychodzą, to dzieci nie pytają, czy mogą popchnąć ten pojazd, tylko już się zapierają, nie wiedząc jeszcze o co chodzi, nie? Jeżeli jest na hamulcu ręcznym, no to wiadomo, że jest on na tyle skuteczny, że uniemożliwia przesuwanie. Najważniejszym udoskonaleniem jest hamulec tarczowy, podobny do takiego jak w samochodach osobowych. Są założone hamulce hydrauliczne i z tego jestem najbardziej zadowolony. Sprawdziły się, są skuteczne, no bo o to głównie chodziło, żeby osoby, które jadą, miały tą pewność i ja też, że jest to pojazd bezpieczny, że można w każdej chwili zahamować. Hamulce są bardzo czułe na płyn hamulcowy. Ciekawym, a zarazem praktycznym rozwiązaniem jest zdejmowane zadaszenie. Cały czas konstrukcja drezyn ewoluuje. No teraz siedzimy na drezynie, która ma zadaszenie. Jest to właściwie pierwsza drezyna no, z tego typu projektem. A czy się pozytywnie zapisze, zakończy, uda, testujemy.
Wyprodukowana przez pilską firmę Interlok ręcznie napędzana drezyna kolejowa została wynajęta przez niemiecką spółkę filmową Kinderfilm, która w tej chwili w Turyngii realizuje film dla dzieci zatytułowany Stella oraz Gwiazda Orientu. Marek Kaniewski przejął produkcję drezyn od pilskiego warsztatu Interlok, który zainteresowanie takimi pojazdami rozpropagował poprzez wypożyczenie jednej z drezyn do filmu. Informacja o tym pojawiła się wówczas w pilskiej telewizji Asta. Plan zdjęciowy wyznaczony w okolicach miasta Ilmenau w Turyngii przypomina krajobraz z bajki. Wrażenie potęguje piękny zimowy krajobraz gór Rennsteig. Spółka filmowa Kinderfilm, która realizuje film zatytułowany Stella oraz Gwiazda Orientu, na potrzeby zdjęć wynajęła wyprodukowaną przez pilski Interlok ręcznie napędzaną drezynę kolejową. Po dokonaniu niezbędnych przeróbek na potrzeby filmu, pojazd znakomicie daje sobie radę mimo ciężkich warunków i przeszkód, jakie musi pokonywać. Do udziału w filmie zostały zdemontowane ławki i zamontowane poręcze ochronne. Drezynę ciągnęła drezyna motorowa, dostarczona na plan filmowy również przez Interlok. Kulminacją akcji miał być samotny zjazd pilskiej drezyny stromymi torami w dół, aż do jej wykolejenia. W trakcie wizyty na planie filmowym ustalano, gdzie ma się to odbyć. A oto końcowy fragment tego filmu. Przygoda z filmem przekonała Marka Kaniewskiego, że warto testować swoje pojazdy w różnych warunkach. Swoją drezyną przejechał się po torach lokomotywowni w Wolsztynie, a także rowerem szynowym po terenie lokomotywowni w Białośliwiu. Postawił sobie kolejny cel. Połączenie w zasadzie praktyki z estetyką. To jest to, do czego chciałbym dążyć, no, żeby to było ładne, praktyczne, estetyczne, miłe dla oka, bezpieczne w podróżowaniu. Wśród najnowszych pomysłów jest adapter, przy pomocy którego można jeździć dowolnym, własnym rowerem po torach kolejowych. A oto najmłodszy model DKB Elegance dla polskiego klienta. Marek Kaniewski jest przekonany, że również w Polsce coraz bardziej rozpowszechnia się pomysł na jazdę drezynami. Myślę, że ta idea drezynowania rozwinie się jeszcze bardziej, nie tylko poprzez samych miłośników drezyn i kolejnictwa, ale przez ludzi, którzy chcą w jakiś atrakcyjny, ciekawy sposób spędzić trochę urlopowego czasu. Erfinder der Drezyny war der badische Freiherr Karl Friedrich Dreis. Marek Kaniewski został zaproszony do udziału w produkcji niemieckiej telewizji ProSieben. Z Polski przywiózł to koło oraz rysunki. Aktor wcielił się w postać niemieckiego barona Karla Fryderyka Dreisa, pierwszego konstruktora pojazdów szynowych napędzanych ludzkimi mięśniami. Znane powszechnie określenie drezyna zamiast drajzyna pochodzi z francuskiej wymowy nazwiska owego barona. W filmie Marek Kaniewski oraz jego syn Adam na polskiej drezynie zademonstrowali pierwotne ich przeznaczenie jako pojazdów roboczych, służących do kontroli i utrzymania torów. Jego obecne wyroby są łatwiejsze w obsłudze. Wszędzie w częściach ruchomych, obrotowych są zamontowane łożyska, no, przez co sama obsługa, samo toczenie się wózka drezynowego nie jest takie oporne, takie trudne, jak to było kiedyś, gdzie drezyny były na panewkach osadzone. Jest to, no, myślę, że połączenie nowoczesności z modelem starym, w cudzysłowie, gdzie jest pokazana idea samej drezyny, tak jak została ona wynaleziona, oprócz tych drobnych, aczkolwiek bardzo potrzebnych moim zdaniem udoskonaleń czy rozwiązań. No, są dołożone jeszcze ławeczki po to, żeby turysta mógł sobie swobodnie usiąść. No i ten czas podróży, żeby w miarę minął dla niego w warunkach na tyle komfortowych, na ile możemy to stworzyć. Nie chodzi przecież o to, że to ma być klasa pierwsza i miękkie siedzenia, bo to już byłaby przesada. Nie? I złote klamki? I złotych klamek. Tutaj też nie planujemy na razie.
Pod koniec ubiegłego roku Marek Kaniewski przygotował do badań kolejną drezynę. Tym razem chodziło o pojazd normalnotorowy, budowany dla klientów niemieckich. Jako tor doświadczalny nasz producent wybrał wyłączony z ruchu, zarośnięty odcinek kolejowy w Jarocinie. Było to zamierzone działanie. Jeśli drezyna da sobie radę w trudnych warunkach na takim szlaku, to na normalnych torach tym bardziej sobie poradzi. Jak to u pana Marka bywa, i tym razem konstrukcja została ulepszona. Udoskonalono m.in. mechanizm naprężenia łańcucha transmisyjnego. Hamulec tym razem też się sprawdził, a jazda mimo trudnych warunków była możliwa za pomocą mięśni tylko jednej osoby. W trakcie prób podłogę zabezpieczono dyktą, a po wszystkim całą drezynę łącznie z kołami dokładnie oczyszczono. Dla klienta wszystko musiało wyglądać nietknięte. A co to właściwie za klient? Sam konstruktor nie miał o tym do końca pojęcia. Wiedział jedynie, że to duża firma zajmująca się budową torów i tuneli i że jego drezyna ma jeździć po torach najszybszych pociągów niemieckich ICE. Aż trudno było w to uwierzyć. Drezyna została przygotowana do transportu, więc jedziemy. Adres dostawy brzmiał: plac budowy tunelu kolejowego Osterberg w Karlsendorf, Saksonia, Anhalt. Każdy tunel ma dwa końce. Najpierw dotarliśmy do tego niewłaściwego, ale usłyszeliśmy tu język polski, bo oczywiście wśród budowniczych tego wielkiego projektu nie mogło zabraknąć Polaków. Panowie więc zrozumiałym dla nas językiem objaśnili nam, jak dotrzeć do naszego celu. Aha, więc tak wygląda drugi wschodni wylot tego wielkiego obiektu. Tunel Osterberg to część budowy nowej trasy kolejowej dużej prędkości z Erfurtu do Lipska i Halle. Każda z tras w tunelu ma długość 2082 metry, a cały obiekt ma kosztować 120 milionów euro. A tu rzeczywiście istnieje trasa ICE. Co prawda nie ta w samym tunelu, ale trasa doświadczalna, imitująca takie same warunki, jakie będą istnieć w obiekcie. Wykonawcą generalnym w imieniu czterech austriackich koncernów jest przedsiębiorstwo budowlane POR. Nic dziwnego, że przetarg na budowę tunelu wygrali sami Austriacy. Kraj ten słynie z górzystego terenu, a to znaczy, że budowa tuneli od dawna jest tam narodową specjalnością. Odpowiedzialny za projekt inżynier wyjaśnia nam, że w ramach całego przedsięwzięcia należało zbudować taki właśnie tor doświadczalny. Całość dokładnie pasuje do warunków, jakie będą panować w tunelu. Należy zaznaczyć, że w przypadku awarii samochody ratunkowe będą w stanie dojechać na miejsce zdarzenia i obrócić się, nie wchodząc jednocześnie w kolizję z szynami. Tu jest płyn hamulcowy, ja im dam jeszcze,
ale nie powinno się nic przez kilka lat zdarzyć. Aby całość sprawdzić, zabrakło jedynie prawdziwego pociągu. Odbiór techniczny drezyny przebiegł pomyślnie, a teraz nastąpi coś szczególnego, a mianowicie oględziny tunelu od wewnątrz. Prace nad budową rozpoczęły się w 2008 roku. Ze wschodniej strony równolegle kopano dwa korytarze. Rok później surowe wnętrze było gotowe, rozpoczęto więc prace wykończeniowe. Na potrzeby budowy w okolicy powstało 3,5 km dróg wewnętrznych, ale również w samym tunelu jeździ się bez przerwy, samochodami i rowerami. Wylot z tunelu jest częścią konstrukcji zwanej Sonic Boom Shock Wall, czyli ściany ochronnej pochłaniającej huk fali uderzeniowej szybko wjeżdżających i wyjeżdżających pociągów. Tunele bowiem mają być przystosowane do ruchu najnowszych, znajdujących się jeszcze na etapie konstrukcji pociągów typu ICE, których prędkość ma wynosić 300 km na godzinę. Nic dziwnego, że ta konstrukcja była jednym z wymogów zleceniodawcy, spółki DB Netz, czyli zarządcy niemieckich tras kolejowych. Zdjęcie z marca tego roku pokazuje końcowy stan budowy. Naszym przewodnikiem po tunelu jest inżynier Willibald Kapler. Wyjaśnia nam, że rurka wychodząca ze ściany jest częścią instalacji wodnej systemu przeciwpożarowego. Zdjęcie z marca pokazuje całe orurowanie po zakończeniu montażu tego systemu. Poza tym 8 cm pod powierzchnią na całej długości tunelu znajdują się pałąki ochronne. W przypadku zerwania trakcji elektrycznej dzięki nim nastąpi zwarcie i automatyczne wyłączenie prądu w uszkodzonych przewodach. Tutaj widzimy 10-metrowy blok zabezpieczający. Znajdujemy się w tak zwanej strefie zakłóceń. Gdyby w tunelu nastąpiło jakieś uszkodzenie konstrukcji, gdyby tunel zaczął nagle pracować, to strefa zakłóceń nadal będzie stabilna. Powinna działać jak pomost, umożliwiający bezpieczny wyjazd pociągu z tunelu. Teraz pan Kapler wyjaśnia nam, jak powstają takie potężne konstrukcje. Najpierw należy dokonać wierceń geologicznych, żeby dowiedzieć się, jaki skład chemiczny i fizyczny ma teren, przez który ma być poprowadzony tunel. Zgodnie z wynikami ekspertyz klasyfikuje się go do kilku etapów penetracji. Dobiera się odpowiednie terminy zgodnie z sytuacją geologiczną poszczególnych odcinków. Z granitem nie ma problemu. Przebijanie się idzie szybko i sprawnie. W przypadku miękkiego materiału, a najbardziej na odcinku geologicznych przesunięć, należy być ostrożnym i działać powoli. W praktyce nie ma ani czasu, ani pieniędzy na wykonanie wierceń próbnych co kilka metrów. Dlatego musimy być czujni, przygotowani na nagłą zmianę konsystencji materiału, na szybką zmianę prędkości pracy, co za tym idzie odpowiednią zmianę głowicy w naszej maszynie wiertniczej. A taka elastyczność działania wymaga mistrzowskiej wiedzy i dużego doświadczenia. Inżynier Marek Kaniewski zwrócił uwagę na rurki wychodzące ze ściany. Pan Kapler wyjaśnia ich funkcję. Pod wodę pożarową. Tutaj została zbudowana śluza między dwoma rurami. Pociąg przejeżdżający z prędkością 300 km na godzinę wywołuje nagły, duży nacisk powietrza.
Tę falę uderzeniową należy ustabilizować. Do tego potrzebna jest specjalna brama wytrzymująca to uderzenie. Mimo wytrzymałej konstrukcji brama musi dać się łatwo otworzyć w przypadku ewakuacji. Wszystko jest zgrane. Najpierw pociąg powoduje falę uderzeniową, a potem ssanie i wir powietrza. Brama musi wytrzymać i to, czyli pod żadnym pozorem nie może się samoczynnie otworzyć. Wizualizacja pokazuje, że budowa posiada cztery tunele łączące. Ich długość wynosi od 6 do 35 metrów. Różnica w długości wynika z sytuacji geologicznej, ale służy również dodatkowej stabilizacji konstrukcji. Wewnętrzny przekrój tunelu to 9,6 metra. Pokrycie kamieniami między 3 a 35 metrów. Tunel przechodzi przez tak różne materiały jak piaskowiec, margiel, wapień, dolomit czy wapień muszlowy. Materiał uzyskany przy kopaniu tunelu został wykorzystany do zasypania kopalni odkrywkowej w pobliskiej cementowni. Konstruktorzy tunelu mają wielkie doświadczenie, jednak każdy tunel jest inny. Cała konstrukcja jest dopasowana do konkretnej sytuacji. Nie można zbadać wszystkiego na torach doświadczalnych. Trzeba naprawdę mieć dużo wiedzy. Newralgicznymi tematami przy konstrukcji tunelu są temperatura, odpowietrzanie czy odwadnianie. Tunel pokonuje wzniesienie wartości 12 promili. Z tego powodu jest wyposażony w solidny system kanalizacji. Na całej długości tunelu znajdują się połączone ze sobą systemy kablowe oraz kanalizacyjne. Wodę z tunelu przepompowujemy drenażem na zewnątrz. Jezdnia ma nachylenie 1%, więc cała woda jest odprowadzana do drenaża. System ten będzie jeszcze wyposażony w pompy uzbrojone w specjalne uszczelnienia mechaniczne typu HGD, czyli odporne na duże ciśnienia i dużą prędkość pompowanego materiału. Jak woda ta już będzie na zewnątrz, popłynie normalnie z powrotem do kanalizacji. Przekazanie tunelu do użytku ma nastąpić do 2017 roku. Wtedy czas jazdy z Monachium do Berlina powinien skrócić się do 4 godzin. Udział w tym sukcesie będą mieć wprowadzone wówczas do ruchu pociągi ICE najnowszej generacji. I tu inżynier Kapler ujawnia pewną niespodziankę. Trasa będzie dostosowana do jazdy pociągów bez maszynisty, bowiem nowe pociągi ICE, podobnie jak trasa, są wyposażone w odpowiednie komputery. Wtedy pociąg sam będzie decydować o najlepszych parametrach energooszczędnej jazdy czy sposobie nadrobienia straconego czasu. A to co? Drewniana podłoga jak w mieszkaniu? Bez obaw. To nie jest standardowe wyposażenie tunelu, lecz tymczasowe pokrycie ochronne jezdni na zaplanowaną imprezę. Prace idą dalej. W czerwcu bieżącego roku przy wschodnim wylocie z tunelu w Karlsendorfie został otwarty punkt informacyjny. Tu każdy może dowiedzieć się o postępie robót, a także obejrzeć wirtualny przejazd trasą z kabiny maszynisty, czy też z bliska zobaczyć elementy prawdziwej trasy kolejowej. A co robi nasz kolega konstruktor drezyn Marek Kaniewski? Cały czas po głowie pomysły chodzą. Może będzie coś nowego. Wiadomości ze świata kolejnictwa. Polski magazyn radiowy. Mamy dziś 25 maja. Przy mikrofonie Dorota Danielewicz-Kerski. Dobry wieczór. Do sierpnia jeszcze czwarte piątki miesiąca poświęcone będą literaturze. I dziś mam dla Państwa ogromną niespodziankę, mianowicie wywiad z Jerzym Pilchem, który bardzo rzadko spotyka się z dziennikarzami. Polski magazyn radiowy to codzienna audycja rozgłośni Funk House Europa, skierowany do zamieszkałej w Niemczech Polonii. Audycja jest emitowana od godziny 22 w nadrenii północnej Westfalii, w Bremie, Berlinie, Brandenburgii oraz w Badenii-Württembergii. Programu można także posłuchać w internecie. W maju bieżącego roku nasz redakcyjny kolega Hermann Schmittendorf poinformował na antenie tego ważnego polonijnego ośrodka informacji o aktualnym stanie rozbudowy kolejowych połączeń między Niemcami a Polską.
Od kilku dni na dworcu głównym w Berlinie miła Polka rozdaje niemieckojęzyczne foldery. Promujemy nowe połączenie pociągów na Euro 2012, słyszymy. Od 6 czerwca kursować będzie codziennie nowy pociąg Eurocity między Berlinem i Gdańskiem przez Poznań. Czy to pierwsza jaskółka zwiastująca oczekiwaną od dawna poprawę kolejowych połączeń? Wszystko wskazuje na to, że nie. W tym samym dniu zniknie z rozkładu jazdy dzienny pociąg Eurocity z Berlina do Szczecina, który kursował dopiero od 2 lat, łącząc oba miasta z Pragą. Ponoć połączenie to było deficytowe. Tak jak wcześniej w naszym magazynie, Schmittendorf mówił o przepychankach kompetencyjnych między różnymi władzami w Niemczech. 24 kwietnia nastąpić miało zawarcie przygotowywanej od 4 lat umowy międzypaństwowej o rozwoju kolejowych połączeń. Niemiecki rząd poinformował Schmittendorfa, że tym razem strona polska odwołała uroczystość. Zajmiemy się tą sprawą i sprawdzimy, dlaczego tak się stało. Polacy mieszkający w Niemczech w dużej części mają prawo do uczestniczenia w niemieckich wyborach. Mogą więc w pewien sposób wpływać na wybór przynajmniej niemieckich polityków, rozumiejących lepiej niż dotychczas potrzebę rozwoju połączeń kolejowych łączących nasze sąsiednie kraje. Miło nam poinformować, że jeden z czołowych projektów kolejowych, nowy budynek dworca głównego w Poznaniu, był gotowy na Euro 2012. Rzecznik grupy PKP, pan Łukasz Kurupiewski, poinformował doniosłym tonem, że to cytat, w rekordowo krótkim czasie, bo po zaledwie 10 miesiącach budowy, mieszkańcy Poznania i pasażerowie kolei korzystać będą z nowoczesnego dworca. 18 maja bieżącego roku wojewoda wielkopolski przekazał polskim kolejom państwowym pozwolenie na użytkowanie obiektu. Koniec cytatu. Tym samym poznaniacy są w lepszej sytuacji niż Berlińczycy, gdzie przewidziane na 3 czerwca otwarcie nowego lotniska Berlin-Brandenburgia musiało być przesunięto na marzec przyszłego roku. Powodem są liczne problemy z realizacją systemu przeciwpożarowego. Niemiecka Kolej DB terminowo zakończyła budowę podziemnego dworca przy lotnisku. Teraz będzie zmuszona do regularnego kierowania pustych pociągów przez nowe tunele, ażeby tam się nie zadomowił grzyb. Na budowlańców lotniska w Berlinie czekają więc grube roszczenia odszkodowawcze. Niemcy natomiast z ulgą przyjęli wiadomość, że polskie autostrady nie są gotowe na Euro 2012. Czyli, jak czytamy w dzienniku Berliner Zeitung, inne kraje również nie dają sobie rady z terminowym zakończeniem wielkich projektów budowlanych. Spółka Koleje Śląskie informuje, że od 1 czerwca obsługuje trasę S6, czyli relacje Katowice-Wisła-Głębce. Nowością będą codzienne, bezpośrednie połączenia Gliwice-Wisła-Głębce-Gliwice. Cena biletów nawet ma być nieco niższa niż przewidział to cennik poprzedniego operatora tejże relacji, spółki Przewozy Regionalne. Muzeum Kolejowe w Jaworzynie Śląskim informuje, że 2 czerwca uroczyście otwarty został tak zwany Szlak Zabytków Komunikacji. Projekt ten zainicjowały Muzeum Powozów, Muzeum Motoryzacji Topacz oraz Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, czyli w Jaworzynie. Muzea te prezentują historię komunikacji od czasów najdawniejszych pojazdów konnych poprzez rozwój kolejnictwa po osiągnięcia motoryzacji. Po trasie szlaku będzie jeździć specjalny amerykański autobus, tak zwany School Bus, który zabierze turystów na wycieczki do 3 muzeów. Nowa oferta skierowana jest nie tylko do miłośników zabytków techniki, ale do wszystkich tych, którzy chcą poznać historię Dolnego Śląska. Ma spełniać również rolę edukacyjną dla osób indywidualnych, jak i grup zorganizowanych, na przykład przedszkoli, szkół i grup seniorów. Natomiast spółka DB Schenker Polska poinformowała naszą redakcję, że jest jednym z laureatów 4. edycji konkursu Ambasador Polskiej Gospodarki. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jego celem jest wzmocnienie wizerunku przedsiębiorców, członków Business Center Club i ich promocja poprzez nagrodzenie najlepszych przykładów dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych. Serdecznie gratulujemy. To by było wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy. Myślę, że było ciekawe, prawda? Do następnego razu, do widzenia.